Pokój dobry. Witamy wszystkich, którzy są teraz przed ekranami monitorów. Witamy też naszych gości dzisiaj. Z telewizji polskiej. Prawdziwej telewizji. Tak, z oddziału poznańskiego, którego materiał o naszym programie do programu Z życia Kościoła. Dzisiaj Wielki Czwartek, dzień szczególnie poświęcony Eucharystii, dzień poświęcony sakramentowi kapłaństwa, ponieważ istotą kapłaństwa jest Eucharystia, ale jak wiemy, istnieje też kapłaństwo powszechne. To znaczy, każdy może być w jakimś stopniu kapłanem. Niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, kapłanem w Kościele katolickim może być. Musimy pamiętać, że na mocy Chrztu Świętego każdy z nas uczestniczy w potrójnej misji Chrystusa. To jest misja prorocza, misja królewska i właśnie misja kapłańska. Czyli na mocy Chrztu każdy z nas uczestniczy w tym kapłaństwie powszechnym. Na czym to kapłaństwo, może w ogóle o tym potrójnym wymiarze coś powiemy, co znaczy ta misja królewska, misja prorocza, misja kapłańska, tak w paru zdaniach. No, może od tej, ponieważ o kapłaństwie zaczniemy od misji kapłańskiej, to znaczy kapłan, czyli ten, który składa ofiarę w imieniu ludu, który rozmaite ofiary składa przed Bogiem. No i każdy z nas może również Panu Bogu ofiary składać. To może być ofiara z czasu, to na przykład wolontariat, może być ofiara z naszego cierpienia, to może być ofiara z jakiegoś wysiłku, który wkładamy, aby coś osiągnąć. Na przykład można, nie wiem, brać, odrabiać lekcje i ten wysiłek, który wkładam w dokładne wykonanie danej czynności, w jakiejś intencji ofiarować. Czyli ta czynność, którą będę wykonywał, już będzie modlitwą. Pamiętajcie, że gdy uczestniczymy we mszy świętej, gdy jest ten moment składania darów, ofiarowywania, kapłan modli się, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Więc już to, już nawet te słowa w czasie mszy świętej przypominają nam, że wierni, którzy są na mszy świętej, też w jakiś sposób składają to, co ojciec Leonard mówił, jakąś ofiarę, prawda, ze swojego czasu, to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. A więc kiedy kapłan będzie następnym razem wypowiadał te słowa, gdy będziecie uczestniczyli we mszy świętej, to o tym właśnie pamiętajcie. Wy nie macie przyjść tak i być tylko zwykłymi widzami, ale wy współofiarowujecie swoje życie, swoją pracę, swoją troskę o dom, rodzinę, o szkołę, o wykształcenie. To jest wasza ofiara, którą składacie. I właśnie w tym momencie na mszy świętej dobrze jest pomyśleć też, co ja Panu Bogu w tej ofierze składam, że to była jakaś realna rzeczywistość, a nie, że teraz kapłan mówi, ja właściwie... A my tak bezmyślnie tylko odpowiadamy, no, prawda, na te słowa dialogu. Druga funkcja to jest funkcja prorocka. Oczywiście prorok głosi, prorok przepowiada. I tak jak Jezus głosił nadejście Królestwa Niebieskiego, wzywał go do nawrócenia, tak też każdy z nas na bazie tej misji jest powołany do tego, aby głosić, aby przepowiadać Królestwo Boże, aby świadczyć o tym, kim jest w jego życiu Chrystus. I to wcale nie chodzi o jakieś konferencje, ale o taki zwykły przykład życia. To znaczy konsekwencje wiary prowadzi do świętości. Tam w tych środowiskach, gdzie żyjecie, gdzie pracujecie, wszędzie powinniście też być takimi apostołami. Nie wszędzie kapłan może dotrzeć, prawda? Nie wszędzie mogą być... A wiele miejsc nie może dotrzeć. No właśnie. I tam właśnie wy jako osoby świeckie na mocy tej misji proroczej macie głosić. I nie tylko w znaczeniu takiego przypowiadania jakiegoś kaznodziejskiego, ale waszym zadaniem jest też również sprzeciwianie się złu. To znaczy, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Kościół rozrastał się dlatego, że całe rodziny, Bogiem silne, żyły wiarą w swoich środowiskach. I to było tak autentyczne, że ludzie zaczęli pytać się o to, czym wy żyjecie, co to są za wartości, kim jest Chrystus. I tak się rozprzestrzenia chrześcijaństwo. To jest to życie. Patrzyli na chrześcijan i mówili, popatrzcie, jak oni się miłują, prawda? No prawie jak dzisiaj. No, co się zaśmiało? No bo tak prawie jak dzisiaj. I ta trzecia misja, w której uczestniczymy, to misja królewska. Misja panowanie. Teraz możemy sobie zadać pytanie, na czym to panowanie ma polegać? Jaką my mamy władzę? Chodzi tutaj przede wszystkim o takie panowanie też nad sobą. O taką umiejętność opanowania też siebie w takim znaczeniu, by umieć wybierać dobro. Ja jestem panem swojego życia na tyle, na ile jestem na tyle, na ile mnie na to stać i jestem wolny do tego, by wybierać dobro, prawda? To właśnie to jest to moje panowanie. Ja mogę powiedzieć nie temu, co jest złe. Mam taką wolność. Tak, ja panuję nad sobą, ale też król to jest ten, który jest odpowiedzialny.
I ja jestem odpowiedzialny za tych wszystkich, którzy są wokół mnie, czyli także i za moją rodzinę, za brata, za mamę. Mąż jest odpowiedzialny za to, aby żona wzrastała w świętości, jego dzieci. Rodzice są odpowiedzialni właśnie za siebie nawzajem. To jest to troszkę królestwo takie. No dokładnie, bo to ta misja królewska jest to raz, że ja mogę opanować siebie i panować nad sobą, zapanować, a również ona wynika też z odpowiedzialności za tych, którzy są, czyli nauczyciel również jest odpowiedzialny za tych, którzy są w szkole, ksiądz w parafii, biskup w kościele, pracownik, pracodawca za pracowników. No. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by szerzyło się dobro, też szerzyło się Królestwo Boże. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. Tak uczy nas Pan Jezus. I pragnę złożyć, składam serdeczne życzenia wszystkim kapłanom, którzy nas oglądają, którzy gdzieś trafią nasz odcinek. Niech właśnie w kierunku kapłańskim te święcenia w sposób szczególny w nas odżyją i ta posługa, z którą idziemy do ludzi. I wam wszystkim, którzy uczestniczycie w kapłaństwie powszechnym, aby ta misja królewska, prorocka i ofiarnicza była na właściwym miejscu. I jak najgłębiej przeżywana. No. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pokój dobry. Pokój dobry.